Cześć, witajcie na moim kanale. I jak widzicie, moja modliszka je pierwszy pokarm. Zaczęłam to tak szybko nagrywać, bo chciałem zobaczyć, czy zje. No i zaczęła jeść i postanowiłem wam pokazać. Je, złapała sobie. Fajnie. Trochę wam jeszcze zbliżę, jak mogę. Pierwszy już jest ten jedzony. On tutaj moja siostra. Też zobaczyła. Przyszła zobaczyć. Dobra. Taka ostrość to chyba naj. Lepsze, jaką mogę złapać w takim przybliżeniu, ale widzimy, jak je. Ona je na żywca, więc po prostu tam, gdzie złapie, tak je. Bo ten, nie pomyślałem nawet, żeby dla was nagrać to i tak jak ten szybko. Zjadła, zaczęła go jeść, no to mama mi powiedziała, że może nagram, no to zacząłem nagrywać. Ale jak widać, świerszcz nie jest już zbyt taki do ruszania się. Ale on jest nadal żywy. O, widzieliście? Próbował się ruszyć. O nie, uciekł. Może zaraz zobaczymy, jak zaatakuje go znowu. Ja się wezmę do ręki. Czekajcie. Spadło. Tutaj mamy naszą modliszkę. Nie mogę go złapać. Sorry, że wam zasłaniam. O, jest. Czeka mi tutaj. O, tu, dobra. Dobra. O, ona chce zaatakować to. Musiałem zamknąć.
Masz tutaj świerszcza. No idź. Może zaatakuje? Nie chcę już chyba jeść. No mamy ją tutaj. Świerszcz nadal żyje. Wyskoczył jej z rąk. Już nie chcę go zjeść. Jeszcze spróbujemy ją tu namówić. Pęsetę weszła. O! Nie, myślałem, że złapię już. No nie, chyba już nie jest głodna. Jest bardziej ciekawa. Mogę ją wam pokazać teraz, jak nie chcę jeść. A niestety się obawiam, że to jest chłopak. Bo jak oglądałem, no to tam segmenty się patrzy pod odwłokiem i samiec ma 5 segmentów, a samica 6, jeżeli się nie mylę. A on albo ona ma 5. Właśnie trochę. Mam nadzieję, że to będzie dziewczyna. Bo dziewczyny dłużej żyją i. Nie. Ła. Mam 2 robaki na ręce. Ło, dobra. Może go złapię. Bym się bardzo ucieszył, gdyby złapała go. O. Dawaj, zjedz ją. Zjedz go. Tego świerszcza.
że też te tak ciągle robię, bo jest godzina, nie, 10:10, dopiero co wstałem. Spróbuję jeszcze go ruszyć. Dawaj, zjedz go. No nie wierzę, że ona nie chce. No. O! Gdzieś się wybiera. Masz go jak na stole. Normalnie ma go, już bym mogła złapać, ale chyba jednak nie jest aż taka głodna. Coś podgryzła i zostawiła. Dobra, zaraz się widzimy. Znaczy chwilę popróbuję. Jak złapię, no to wam do was wrócę. A jak nie, no to będzie zakończę filmik. No, próbowałem. Niestety nie chciała zjeść. Ale przynajmniej mamy teraz ładny widok na nią. Albo na niego. Mam nadzieję, że na nią. No, tak wygląda. Bardzo ładna jest. Ale też zauważyłem, że lewy. To czółko ma mniejsze od prawego. Nie wiem, czy to coś się dzieje przez to. No, miejmy nadzieję, że nie. Na razie ją schowam w takim pudełeczku. O, tutaj. Tutaj sierść też jest. No. To by było na tyle. Cześć!